Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na Speedrunie 4.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję ruchy. 2.403 przeciwnik, solidny. Już tylko zerkam sobie na ilość partii rozegranych przez niego. 4000, prawie 5000 partii, spoko. I skoczek F3, posunięcie G6. Będziemy starać się grać obronę królewsko-indyjską. To jeszcze zależy, co zagra przeciwnik. No właśnie, po ruchu skoczek C3, ta królewsko-indyjska już nie istnieje, gdyż zagram D5, nie pozwolę na D4 i goniec na G7. Oczywiście może nastąpić bicie, bicie i tak nastąpiło. Zastanawiam się, czy nie zbić tym, bo po wybiciu, wybiciu, wybiciu zrobię roszadę. Wybiję tym, trochę na przekór, powinienem zbić gońcem, bo po tym ruchu powinno się wszystko trzymać, aczkolwiek ta pozycja po ruchu F5 mi się podoba. C6, goniec będzie miał trochę problem, ale można go wyprowadzić zawsze drugą stroną. Po C6 wstawię sobie skoczka aż tak wysoko i to będę tutaj sobie czynił. Pozycja ma charakter na pewno troszeczkę zamknięty, trzeba trochę pomanewrować. Wskakuję tutaj, zawsze jak mi wejdzie skoczek, to mogę go przestraszyć poprzez ruch F6. Będzie na pewno kombinowany ruch C4, jakiś tam B3 prawdopodobnie. Wtedy chyba A5. A5 jest zawsze takim dobrym ruchem. A to posunięcie mnie trochę zdziwiło. Zbijemy. Prawdopodobnie taki ruch. Goniec na E6, będziemy bronić tego pionka. Oczywiście B5 nie wchodzi w grę, bo może być opcja tutaj. Znaczy, nie to, że nie wchodzi w grę, jest to na pewno rozpatrywane. Aczkolwiek hetman C2 prawdopodobnie. Ale po hetman C2 mam ciekawą opcję skoczek E4, bo ja jak bicie, bicie, hetman zbije, to zostanę z parą gońców i fajnie to będzie wyglądać. A jeżeli skoczek zbije, 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 to mam taki ruch z widełkami, więc skoczek E4 szybciutko. Mam możliwość też zagrania skoczek na D6 i wydaje mi się, że mam pionka więcej z dobrą grą. Jeszcze mogę awaryjnie tego skoczka zbić. Wydaje mi się, że tutaj mam już dobrą grę. Ale to co, gość nie ogarnął, że traci jakość? Albo robi to specjalnie. Prawdopodobnie robi to specjalnie, albo stwierdził, że nie ma wyjścia. Może nie ma wyjścia, nie wiem. Jak wolał stracić hetmana. Słuchajcie, poszło gładko. Poszło gładko. Ojejku, to aż 2 minuty i 16 ruchów, gość 2400, nie? No podstawka, podstawka, ale tu już miał źle. W debiucie już tutaj po tym jak zagrał C4 miał źle. Spróbuję rewanż albo szukam nowego zawodnika. Cóż mogę powiedzieć? No i takie partie się zdarzają. Okej, mamy rewanż, mamy tego samego przeciwnika, spoko. I teraz to spokojnie. Jest D4, skoczek na F6, C4, posunięcie G6 i pytanie, czy D5, czy goniec G7. Goniec G7. Grajmy posunięcie E4, czyli obrona królewsko-indyjska na horyzoncie. Pytanie teraz, jaki wybrać wariant? Jest bardzo dużo możliwości. Atak czterech pionków, H3, skoczek klasycznie, goniec z systemem Averbacha. Może zagram goniec E3, potem goniec E2. I zagramy sobie po prostu ten schemacik. Zobaczymy, jak przeciwnik do tego podejdzie. Jest posunięcie E5, więc tutaj po prostu ruch D5 i jest OK. Jest ruch A5, zdecydowanie gram H3 i plan G4. Potem skoczek i tutaj, ewentualnie skoczek, a potem skoczek tutaj, może w tej kolejności. Tyle, że skoczek może mi wejść tu. To nic, zagramy sobie tak, bo nie wchodzi mi tu skoczek. Czy ja to rozgrywam dobrze debiutowo? Nie wiem, aczkolwiek wiem, że to nie jest jakieś tam słabe. Jest to jak najbardziej chyba ok. Tutaj trzeba też liczyć się z tym, że właśnie przeciwnik będzie grał posunięcie F5. Nie chcę tego posunięcia. To znaczy mogę to posunięcie, oczywiście to posunięcie będzie możliwe. Spróbuję wymienić skoczka, który jest wielką tutaj zakałą. I teraz pytanie, czy nie zagrać G4. F5, bicie, bicie, bicie. Goniec G4. Podobają mi się te schematy. Zagrajmy. To jest dosyć uproszczony schemat. W końcówce możemy być po prostu lepsi. Mam nadzieję, że w końcówce będę lepszy. Goniec stoi stabilnie. Wprawdzie otwieram gońca, ale to są duże konkrety. Goniec G4. I w ogóle nie gram na roszadę. Kompletnie. I tutaj przeciwnik co może zrobić? Ja będę grał tędy, przyszykuję sobie długą roszadę, albo król zostanie nawet w centrum. Możliwe, że też skoczka wstawię na pole E4, gdzie będzie stał bardzo dobrze. Jeżeli byśmy grali końcówkę ciężkie figury, to jaki to byłby wynik? Chociaż może czarny miałby większe możliwości. Poniniłe.
Tak mi się wydaje, ale wymiana tego gońca na pewno jest korzystna. O! I przeciwnik tego nie chce. Przeciwnik nie chce, abym wymienił. Dobra, zagramy H4 z opcją H5. Jeżeli skoczek wejdzie tu, to gońca wstawię tu. Możliwe, że jest też takie posunięcie z otwarciem gońca, to już wspominałem. Grajmy proste szachy. Taki ruch, dobić go tam, przejść gońcem, wieża G1, może król D2, żeby też wieża miała wejście. To też są takie ciekawe plany, król D2, to nie jest wcale mój wymysł. Takie rzeczy też widziałem w partiach w obronie królewsko-indyjskiej, więc wydaje mi się, że trzeba brać to pod uwagę. Tak sądziłem, więc damy szacha. Jeszcze zastanawiam się tutaj, 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 tutaj. Tutaj nie, no chyba szach. On może się zasłonić i chyba pozwolę. Nie zasłonił się? Gram tak od razu. Tutaj oczywiście mi się opłaca to wszystko wymienić. On zagra prawdopodobnie tak. A to. Ale moment, to ja wygrywam, bo mam H6. To ja wygrywam znowu figurę. On będzie musiał to wszystko wybić do końca, słuchajcie. A nie, nie będzie musiał. Ale moment, moment, drogi kolego. Teraz się zastanówmy. Zagram tu, on mi zbije wieżę, ja mu tu z szachem on wybić musi i czy tam coś uzyskuje? Ewentualnie uzyskuje taki ruch. Goniec będzie... Ha, tak możesz zagrać, bicie, bicie. Dobra, tu uzyskałeś to. Ewentualnie zastanawiam się teraz nad tym ruchem, bo atakuje gońca bezpośrednio. Skoczek może zbić tu, ale ja zbijam tu. Dobra, to działa chyba lepiej. Wiem, że podchodzę pod hetmana, ale skoczek nie ma innych takich odejść, powiedzmy, sensownych. A grozi H6 i grozi zbicie tutaj gońca. On uciekał właśnie od tego, żeby nie stracić tu przypadkowo figury, a okazuje się, że może być niebezpiecznie. Mam nadzieję. Tak to widzę póki co. Myślę, że pełna dominacja. I to tak poszło? Słuchajcie, no nie, nie chcę tutaj, słuchajcie, jakoś tak specjalnie zapeszać. Ani mówić, że to tak łatwo poszło, ale chyba muszę to stwierdzić, bo poszło to łatwo. Wiem, partia się jeszcze nie skończyła, jest jeszcze wiele możliwości, tak jak mówiłem. Jest opcja po prostu zbicia, ale jest tutaj po prostu figura. Jak zbiję tu, to figura więcej, z figurą więcej to... Aha, na końcu jest taki ruch. A, właśnie, to posunięcie jest do zagrania. Tutaj, tutaj. Właśnie. Tutaj, tutaj, tutaj. I hetman F6. Tu grozi mat. Odbiję pionkiem, potem zagram tak. On mi wejdzie tu, tu. Chwilunia. To ja tego nie aż tak daleko nie rozpatrywałem. Ale moment, może trzeba zbić tu. On odbije. Ja tu. A może po prostu zbić tym. A nie, bo on odbije tu. Zbiję tu, bo jeżeli on odbije tym, to ja odbijam tu, więc odbicie gońcem, H6, goniec tutaj. Nie jest do końca takie chyba oczywiste. Bicie tu, skoczek bije tu, może po biciu skoczkiem jest jakieś inne, lepsze zagranie, może zagranie pod tytułem hetman E2. Skoczek będzie miał wyjście, będzie miał tutaj. Ale to nieistotne, bo może to i tak działa fajnie. Tego nie przemyślałem do końca, widzicie? I to jest tak, właśnie, że jak sobie mówię, o, idzie łatwo, to nie zawsze właśnie łatwo idzie. Jeszcze jest opcja zbicia tutaj, skoczek zbija, jakieś tam ostre rzeczy. No komputer na pewno więcej by widział. Jeszcze raz to liczę, tu, tu. Tu, tu. No ale
I tak w sumie po skoczek e4 hetman bije, jakieś tam zagranie będę miał całkiem chyba niezłą pozycję, chociaż mogę się mylić, w sumie chyba się mylę raczej. Aha, no właśnie, znaczy ja ten ruch widziałem zdecydowanie, tylko nie dostrzegłem na końcu hetman f6. Pytanie, czy ja jestem w stanie się z tego jakoś wygrzebać. Dobra, bicie tutaj. No niby pionek mniej, aczkolwiek szukam pozytywów, jak to zwykle, chociaż ten goniec będzie strasznie mocny. No właśnie, zauważył takie fajne rzeczy tutaj przeciwnik. Skoczek bije na d5. No jeszcze raz, tutaj on zbije mi tu. Ja chyba odejść hetmanem gdzieś muszę. Możliwe, że tu. Skoczek odejdzie. Dobra, muszę tak zrobić. Zbicie tego gońca straczy obowiązkowe. On mi zbije tu. Dobra, on tu już dostrzegł hetman f6. To wszyscy widzą. Ale nie muszę zbijać skoczka. Hetman e2 się zastanawiam, bo hetman d2 w sumie. Hetman d2 to tu, ale nie, to wtedy tak. Hetman d2, on odejdzie. No dobra, gramy hetman d2. Taki ruch już nie działa. Mogę zawsze odbić. Aha, taki ruch też nie działa. Ok, skoczek f5. Będę musiał zbić koniecznie, wieża zbija, h6, goniec, no i będziemy grać dalej w szachy. Będę trochę mniej zrobił długą roszadę, no faktycznie nie wyszło to chyba najlepiej, tak czuję po prostu, aczkolwiek na pewno pozycja jest złożona. Zobaczymy, jak to się ułoży dalej. No nie wiem. Mój drogi przeciwniku, a szach jest jeszcze jakiś możliwy. Szacha nie dostrzegłem. Szach i co? I król musi iść tędy? Czy tędy? Tu wymusić? Nie no, będzie jeszcze sporo gry. Raczej muszę iść tu. A! Zagrał inaczej. Okej, w takim razie muszę wybić hetmanem, on mi weźmie tu. Tam będzie ruch groził, nie mogę zrobić długiej roszady. No dobra, spróbujemy zagrać tak, z opcją widełek. No, oczywiście taki ruch istnieje, wtedy będę musiał jakoś tam odejść. Król będzie miał problem, tak? Skoczek byłby świetny, gdyby nie pionek. No na razie ten pionek nie może ruszyć. Naprawdę zagrałeś tu od razu? A tutaj nie mogę? Że bicie tu? Szczerze mówiąc... Czekajcie. Nie, no raczej nie. Raczej muszę tym hetmanem po prostu uciec. Myślę, że na pole G3, choć mi się trochę to nie podoba, może na E2. A wtedy hetman wejdzie tu, to tak trochę nie bardzo. Dobra, idę na G3. Bo cały czas tu już jest groźba, więc sobie tak pozwalam na taki ruch. Ewentualnie na wymianę. Wymiana będzie na pewno, no właśnie, nie pozwala mi wymienić, ale teraz nie mogę tu trzasnąć? Chyba nie mogę. Strasznie mnie stąd wyrzuca przeciwnik, słusznie zresztą, nawet taki ruch teraz grozi chyba. Będę musiał nawet aż tak zagrać. Nawet w ten sposób, ok. F3 nie mogę, tak nie mogę, bo tu robi się gorąco. Wydaje mi się, że nawet wieża E2. Dobra, gram wieża E2, tu bronię. No widełki tam tylko jakieś grożą, tyle w temacie. Pozycja moja jest ciężka. Wydawało mi się, że tu jest świetnie. Aż muszę sobie to wszystko przeanalizować. Zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie. No ale zobaczymy, no, jak ma tendencję jakoś do podstawienia widełek, może tym razem też to zrobi.
Zobaczymy. Wieża E2, wieża D1. Taki murek ustawię. Chociaż hetman D3. A, to jest sprytne zagranie. Bo tu po prostu grozi ruch. Ale wiecie co? Król F1? Król F1. Król broni się sam. Tutaj opcja zbicia jest. Wieża broni. Wezmę tam w sumie i nic nie uzyskam. Wejdę tu, potem tu. Tak trochę intuicyjnie niestety to wygląda. Król F1 broni się sam. No nieistotne. Znaczy istotne. Nie jest dobrze. Ale liczę tutaj, chociaż król jest bezpieczny. Tu jest nacisk. W sumie nie wiem, jaki mógłby być większy. Chyba taki ruch. No chyba muszę zagrać B3. Nie oddać pionka. Hetman broni. Czy on to jest w stanie jakoś wzmocnić? Tego nie wiem. Taki ruch. W sumie... Aha, pionek nie był do wzięcia niestety, bo hetman by zbił i tak. Ten pionek był ważniejszy. No może być taki ruch zagrany. Co wtedy zagram tu i tu. Pozycja jest trudna. No tak myślałem, że to może nastąpić. Ale myślę, że tak. Ten ruch to tutaj. Zbijam tu i tu. I póki co się będę bronił. A ten pionek jest teraz do wzięcia. Poszedł dosyć odważnie. Gość poszedł dosyć odważnie. Szuka opcji. A, czasu się robi mało. Tak patrzę teraz, że się robi czasu mało. No trzeba uważać. Bardzo trzeba uważać. Zobaczymy, jak to się ułoży, ale czuję teraz, że mam jakąś tam szansę, bo po prostu jest punkt zaczepki. Jak on miał pionka, no tutaj jest punkt zaczepki, że ja tutaj zbyt optymistycznie do tego nie podszedł. Chyba, ha, moment, ja mogę zbić tu? Wieża zbije nie za bardzo. Tak jak zagram, tu nic nie grozi. Dobra, hetman H1, ale niestandardowo to stoi bardzo. Ale możliwe, że będzie to hulało. Tak, chyba może zagrać. Tutaj, tutaj, tam, tu i grozi mat. Kurczę, będzie groził mat na G1. Właśnie, on to zauważył. On to pięknie zauważył, wiecie? Chyba mam w topę. Muszę tu, tu i chyba muszę tak. On zbije mi tu, ja zbiję tu, mam jakość mniej. Ale no, z jakością mniej chyba jeszcze spróbuję powalczyć, bo tutaj faktycznie to też przeoczyłem, tak, tak. Jak odejdę wieżą, gdziekolwiek. Nawet nie mam opcji tam zagrać później. No tak, muszę zbić i muszę zbić później tutaj, niestety. Pozycja jest kiepska, bo po prostu grozi tutaj i mat, nie? Nie mam gdzie odejść, będę miał siatkę matową. Muszę zbić tutaj, on mnie zbije z szachem, zbijam skoczkiem. Zbił wieżą? Co on zrobił? Dał mi szansę. No to dał mi szansę. Dlaczego on tu zbił? Nie kumam gościa. Mam mało czasu. Nie kumam gościa kompletnie. Nie kumam gościa, ale dobrze. Dla mnie dobrze. Wieżówka, wieżówka. Co to za wieżówka jest? Z pionkiem mniej, ale ten bardzo wysunięty pionek teraz może być atutem dla mnie. Choć albo dla niego w pewnym momencie. Dobra, wymiana, wymiana. No to mat już nie grozi. Jak tu, to tu i ja będę groził matem. On królem odejdzie, ja tak. Dobra, ja grożę matem. A, czy on ma wieża E5, to ja tutaj wtedy. Tak, bo jak on zagra tak, nie może teraz. Gram tak. On wtedy tu, grozi mat. Ja muszę odejść królem. Nie mam wyjścia. Tędy. A, tu może zagrać. Ajajajajaj. Już nawet tego nie liczę. Mam chyba w topę. Topa czy nie? Czy remis? Remis chyba. Chyba ratuje remis. Bo z szachem. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. Z szachem, tu, tu i z szachem. Remis. Remis.
Bo tu, 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 tu. No tak, muszę tak grać. Remis. Powiem wam, jestem zadowolony. Sprawdźmy analizę. Przepraszam was za tą scenkę. Nie wiem w sumie, dlaczego mi ta scenka ciągle ucieka. Już ją poprawiam. Dobra, widać. I teraz tak. Tu się wszystko zgadza. H3, przejdźmy szybko. Debiut, skoczek D2. Tu się nic nie dzieje. Można było grać też przez A3. Można było. I przez B4. Można było. Ale poszło inaczej. Bicie, bicie. G4 tak sobie wymarzyłem. F5. I tu jest duża przewaga białych. Bicie, bicie. Plus 1 ponad. Bicie, goniec. Zbił, goniec G4. No jak komputer grałem. W tym układzie, to znaczy tak, H4 bardzo dobry ruch. W ogóle to jest, słuchajcie, plus 3, co nie? To jest plus 3. To jest wygra na białych. Masakra. Szach. Król H8. Idealnie weszło. I H5. I on zagrał goniec E4. Czego ja tu przeoczyłem wygranie figury. F3. F3. No F3, Krzysztof. Bo grozi tu i grozi wzięcie gońca. Nie widziałem F3, bym wygrał znowu partię, słuchajcie, w 20 ruchach, co nie? Bierze H4, to był błąd na minus 1,50. To kluczowy błąd. No właśnie, tego nie dostrzegłem na końcu, a wydawało mi się, że jest świetnie. Zbił skoczek, wieża zbiła, to jest najlepszy ruch w tej pozycji dla białych. I zbiła, i hetman zagrał, minus 4, ojej. Trzeba było wybić. Hetman zagrywa, hetman E2, hetman tak. I długa roszada i gramy. No właśnie. Byłaby jeszcze gra. Wiadomo, czarne są lepsze, bo lepszy jest goniec, otwarta linia, król bezpieczny, no ale byłaby inna gra. Zdecydowanie lepsza. A tak jakiś hetman D2 sobie wymyśliłem. No właśnie, bo tutaj tego ruchu nie dostrzegłem. Przeciwnik nie zagrał. Tak, tak, tak. Skoczek wleciał. Goniec, bardzo dobrze. Słuchajcie, jest minus 5, nie? Dla przeciwnika. Męczy mnie strasznie tu gość. Dobrze grał, cały czas mnie do parteru przyciskał. Wieża F8 jest minus 8,5, co nie? Patrzcie na pasku. Nawet minus 9 się zbliża. B3 minus 10 w ogóle. Wyjście z wora. E4 trochę tutaj zagranie takie dziwniejsze, aczkolwiek dociskanie, dociskanie. Jest E4, wieża się zdwoiła, goniec. Goniec to zły. A dlaczego ja nie wybiłem? Aha, bo nie dostrzegłem, że po tym jest hetman F3. Tu jest minus 5 prawie. Bicie, bicie. Skoczek F4 najlepsze. No i przeciwnik dał odetchnąć. Powinien oczywiście zbić tutaj. Ja tak, no i ma wygraną, ale oczywiście no tam jakieś ruchy jeszcze byśmy wykonali. Ale zbił tu. Nie wiadomo dlaczego. Wieża E4 najlepsze. Bicie, bicie. I już się robi remisowa. Wieża tu. H6 najlepsze. Król G8. A, każe grać tak, tak i tak. Jeszcze po prostu zostaje opcja na wieżówkę. Chodzi o to, że on sprytnie zagrał i tutaj to zagranie, ale to zagranie jest remisowe, jak się okazuje. To zagranie jest lepsze. Można by tutaj debugować. Słuchajcie, to jest remis według silnika. Mam wygraną? Co? O rety, mam wygraną pozycję. A tu grałem na remis, co nie? Bo myślałem, że to jest kompletny remis. Wiecie, co w tej pozycji trzeba grać? Król F5. On gra tu, bo groziło zagranie takie. I ja mam tempa. A3. C6. A4. Wygrywam. Masakra, wygrana była. No i teraz on nie ma wyjścia, bo jak ucieknie królem, idę po pionka. Jak idzie pionki, mi idę tu, jak idzie tu, tu i wygrywam po prostu. Nie do wiary. Aż taki głąb ze mnie? To on się cieszył z powtarzania ruchów. A tu przecież ładne tempa jeszcze zostały. Ajajajajajajaj. Krzysztof, teraz zlamiłeś, ale widzicie jaka partia?
debiucie plus 2, gość potem miał minus 10, a na końcu wygrywam ja, a padł remis. To chyba sprawiedliwie. Dobra, sami ocencie. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.